to była jedyna prywatna wizyta Jana Pawła II w Polsce. Skoczów 22 maja 1995 roku przyjął znamienitego gościa i odtąd historia skoczowa na zawsze już zmieniła swój bieg. Kolejny raz upamiętniamy pobyt w Skoczowie Jana Pawła II. Był 22 maja 1995 roku. Po raz pierwszy festiwal odbył się w 1996 roku i co roku już organizujemy festiwal, koncerty, filmy, przedstawienia, otwieramy wystawy. Wszystko, by Skoczów pamiętał właśnie tamten bardzo, bardzo szczególny poniedziałek. Organizacja tego wyjątkowego festiwalu przyciąga wielu artystów wysokiego formatu. Skoczów gości ich co roku. Nie inaczej będzie i tym razem. W tym roku mamy dwa koncerty szczególne. Pierwszy to 22 maja w kościele Piotra, świętych apostołów Piotra i Pawła o godzinie 18 wystąpi dla nas Olga Bończyk z towarzyszeniem pana Roberta w Grudnia w bardzo przepięknym koncercie Miłość mi wszystko wyjaśniła. Drugi koncert, bardzo Państwa proszę, byście zwrócili na to szczególną uwagę, bo jest dopiero 26 maja, jakże szczególny dzień, bo dzień mamy. I tak też koncert będzie zadedykowany. Dla Ciebie, mamo, wystąpi pan Dawid Ogrodnik z Towarzyszeniem Krakowskiego Kwintetu Dętego Niezwykłych Muzyków w Dzień Mamy. Podczas koncertu Dla Ciebie, mamo, będziemy mogli usłyszeć, jak mówi dla nas, wiersze, a w tym samym dniu, troszeczkę wcześniej, bo o 12.30 w Teatrze Elektrycznym odbędzie się seans filmu Johnny, w którym Dawid Ogrodnik gra rolę księdza Kaczkowskiego. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie z filmem, na spotkanie ze słowem, na spotkanie z muzyką. Warto śledzić program festiwalu, bo koncerty tym razem nie odbywają się codziennie. Bardzo, bardzo proszę zwrócić na to szczególną uwagę, ponieważ pierwszy koncert jest 22 maja, a kolejny koncert 26 maja, ale między tym mamy dla Państwa propozycje również niezwykłe, ponieważ serdecznie zapraszamy 23 maja do Muzeum Sarkandrowskiego na wernisaż wystawy malarstwa pani Dagmary Tupiec Camino, nie tylko droga. Jakby uzupełnieniem czy rozszerzeniem tej niezwykłej wystawy będzie projekcja 25 maja o godzinie 13.30 filmu w międzyczasie, ale film mówi właśnie o drodze, mówi o Camino, mówi o wędrowaniu do Komposteli, do Santiago de Compostela. Obowiązkowym punktem programu jest ukochana pieśń Jana Pawła II, Barka, którą będzie można słuchać z kaplicówki. Od lat towarzyszą nam panowie Czesław i Tomasz Greń i 22 maja spotkajmy się o godzinie 10, wtedy kiedy przybył na to niezwykłe wzgórze Jan Paweł II i wspólnie zaśpiewajmy Barkę. Dorota Kochut, portal OX.pl.